Skala wyłudzeń, do których dochodzi dziennie i rocznie, utrzymuje się na tym samym poziomie już od wielu lat. Niemniej są to dość wysokie liczby. Codziennie dochodzi do 19 prób wyłudzeń. Jak chodzi o wartość, to jest to kwota w wysokości około 1 400 000 zł, a z kolei rocznie jest to aż 420 milionów złotych. Już sam PESEL w rękach złodzieja tożsamości może być niebezpieczny. Metody, jakie złodzieje mają na to, by już sam PESEL użyć do wyłudzenia, są rozmaite. Należy pamiętać o tym, żeby też samemu posługiwać się frasobliwie tymi naszymi dokumentami, a co ważniejsze, oczywiście danymi zawartymi na tych dokumentach. Broń Boże, nie udostępniajmy skanu naszego dowodu, bo to są już właśnie te wyłożone na tacy dla złodzieja dane osobowe. Ponadto musimy też chronić paszport, gdyż te obydwa dokumenty służą w banku do po prostu założenia konta czy złożenia wniosku o kredyt. Sam numer PESEL w ręku złodzieja tożsamości nie stanowi problemu dla niego, aby dopasować sobie jeszcze kilka dosłownie innych danych do tego, aby ten kredyt wyłudzić. Jak zabezpieczyć się przed wyłudzeniem kredytu? Oczywiście najważniejsza jest świadomość konsekwencji utraty swoich danych. W związku z tym należy za każdym razem, kiedy mamy podejrzenie, że ktoś wyłudził kredyt na nasze dane, że ktoś wziął pożyczkę z wykorzystaniem naszych danych albo po prostu zgubiliśmy nasz dokument tożsamości, należy go jak najszybciej zastrzec.